Witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Gościmy dzisiaj u Piotra Kowalewskiego, oddział 0354 Wrocław. Jesteśmy w tym wieczór listopadowy, na dworze dosyć chłodno, więc jesteśmy w środku. Sezon już się skończył. Pierzenie u Piotra już dobiega końca. Porozmawiamy tutaj o metodzie lotowania. Piotr od kilkunastu lat jest tu czołówka okręgu Wrocław, oddział Wrocław. Też bardzo fajne wyniki w przeszłości i teraz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski. O tym też wspomnimy. Jesteśmy na gołębniku gołębi dorosłych. Tu jest gołębnik lotowy. Ja tylko na początku powiem, że Piotr lotuje metodą wdowieństwa, ale metodą tak zwaną suchą, tak? To jest bardzo ciekawa metoda. O tej metodzie właśnie chcieliśmy dzisiaj w tym materiale filmowym porozmawiać. Też, tak jak mówię, wspomnimy też o wynikach, nie? Ale to jest główny jakby nasz cel, prawda? Tak jest. Również witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Tak jak Sławek tu już wspomniał, hodowla z mniejszymi, z większymi sukcesami od paru lat sobie dobrze radzi na to, co możemy im poświęcić, bo lotuję wspólnie z tatą. Lotujemy metodą suchego wdowieństwa i jest to metoda, która jest na pewno w dalszym ciągu przyszłościową i mało znana jeszcze, tak mało, nas, dokładnie. Tak, troszeczkę byśmy przybliżyli właśnie ten problem i tutaj może jakieś tam kilka podpowiedzi też dla hodowców, jak to u Ciebie wygląda i u Ciebie to generalnie świetnie się sprawdza, tak, ta metoda? Tak, dokładnie. Od 2012 roku lotujemy metodą suchego wdowieństwa i wiadomo, nie wiadomo, większość hodowców robi tak, że te gołębie przed sezonem dwa razy siedzą na jajkach, u mnie siedzą tylko raz. I to się najlepiej sprawdza. W tym roku próbowałem dwa razy, ale na pewno przyszłego roku wrócę, że gołębie będą siedzieć tylko raz na tych jajkach i wygląda to tak, że liczę sobie, żeby gołębie z jajek schodziły mi na około 10 dni przed lotami. Czyli tak planujesz parowania tych gołębi, żeby 10 dni przed lotem... One zaczęły same schodzić ze sztucznych jajek. Czyli muszą siedzieć koło gdzieś 20 dni, tak? Dokładnie tak. One siedzą cały ten cykl i w tym czasie mają wolne obloty, one w tym czasie zdążą się rozlatać, nabrać po tej zimie, gdzie są zamknięte, takiego stanu fizycznego tych skrzydeł, że A się... kiedy je wypuszczasz, tak jak jeśli... Początkiem marca, jak tylko początkiem. Koło 15 marca, jak puszczę gołębie w pary, po paru dniach zaczynam je otwierać. No i siedzą, aż, mówię, poniosą jajka i tak na 10 dni przed lotami one zaczynają, pierwsze gołębie zaczynają schodzić z tych jajek i wtedy zabieram jednego dnia samice, samce jeszcze przez noc mają te jajka, aż nawet nieraz i dwa dni. Jak zejdą też z tych jajek, to wtedy zamykam cele, odwracam miski i zaczyna się wdowieństwo. Jak siedzą, mamy te cele, tak? Możemy zobaczyć te cele, no to jak widzicie, normalne cele, tu nie ma żadnych filozofii. Tak to w sezonie też wygląda, że te miski są tutaj cały czas odwrócone? Cały czas są odwrócone, w tygodniu cele są zamknięte. Tak jak teraz, tak? Tak jak teraz. I u mnie jest tak, że przed lotem gołębie się nie widzą. Przynajmniej z początku sezonu, dopiero gdzieś pod koniec sezonu. Zaczynam gdzieś tam pokazywać jakieś wywózki. Jakąś taką dodatkową motywację dla tych gołębi robić, bo wiadomo, u wdowca najgorsza jest monotonia, a im sezon dłuższy, ten gołąb wdowiec się nudzi i ten spadek formy u hodowców następuje, ale to jest moim zdaniem spowodowane tym, że te gołębie od paru miesięcy mają ciągle to samo. Metoda tego suchego wdowieństwa, ale to u Ciebie jest tak, że i samiczki lecą i samce, tak? Tak, dokładnie. To jest i gołębie roczne od razu tak samo wprowadzasz. Od samego początku nie ma tak, że roczne gdzieś jakoś tam inaczej prowadzisz. Dokładnie tak. I roczne, i stare, i nie ma to powiązania później, że te gołębie roczne jakoś więcej ginie z tego tytułu, że nie chowają tych młodych. Mówię, od 10 lat ja to sprawdzam i nigdy nie miałem z tym problemu, żeby roczne gołębie z tego tytułu gorzej leciały i czy coś się z nimi tam działo. Dodam tylko, że w ciągu tych 10 lat, w tym roku drugi raz te gołębie zostało im pozwolone wychowanie po jednym mutku po sezonie, tak nawet po sezonie je chowały młodych. Czyli zawsze było, że jajka tylko tak, siedziały na jajkach i później... Po sezonie to siedziały dwa razy. Raz zeszły, naniosły się, drugi raz i sobie siedziały, ale nie chowały młodych. W tym roku tam odchowały po jednym mutku. Tu możemy też zobaczyć, że tu już zaczęłeś przerzucać te gołębie
tegoroczne, tak, żeby sobie te samczyki pobierały te cele? Tak, cele są w tej chwili otwarte, stare mają obrane te swoje cele, co miały poprzednie lata, roczne zajmują pozostałe. Nie zabierasz starych, niech sobie same wywalczą, nie? Dokładnie tak, ale któryś stary, jeśli mi próbuje zająć 2-3 półki, no to wtedy jego zabieram z gojemnika, zamykam jego półkę, później go wpuszczę, jak już te młode się tak przyzwyczają do tych celów. Wróćmy jeszcze do tego sezonu lotowego gołębi dorosłych, właśnie te suche wdowieństwo. Czyli jeżeli one wychowują, nie wychowują młodych, siedzą na jajkach, czy w tym czasie jakieś kuracje przeprowadzasz? Jak jest ten przygotowanie tego sezonu? W tym okresie gołębiom jest przeprowadzana kuracja jedynie na żółtego głuska, 6 dni. Gołębie już siedząc na jajkach, początkiem kwietnia gdzieś tam staram się już wywozić, że w środku dnia, bo to wiadomo, jeszcze poranki są zimne, no to nie robię tych wywózek z samego rana, bo jest po prostu zimno, gołąb zgrzany z klatki wylatuje, później jest problem. Ale łapię je wtedy wszystkie i nie patrzę, że one siedzą na jajkach, tylko wszystkie do koszy i zaczynam te króciutkie takie wywózki, żeby sobie przypomniały robić. A w tym roku troszeczkę to inaczej u Ciebie przebiegało, także tam ze względu na COVID-a, tak? Bo też takie nieszczęście ci się strafiło. No, niestety dopadło i również mnie, i to tak w najgorszym chyba możliwym momencie, bo to był początek kwietnia i z domu wyjść po tej kwarantannie na 9 dni przed lotami, no to jest problem doprowadzić te gołębie do formy szczytowej, no ale mówię, gołąbki sobie poradziły, może nie było tak dobrze jak w wcześniejszych latach, gdzie tam się pojawiły wyniki gdzieś tam na skalę kraju, czy mistrzostw regionu. To możemy teraz wspomnieć o tych wynikach, tak jak było w 2020 roku, też fajne wyniki były. Tak, były fajne wyniki, bo po raz trzeci w generalnym mistrzostwie Polski na skalę kraju zajęliśmy 10 miejsce, czyli tytuł 7 przodownika. Na skalę, czy tam w mistrzostwach Polski jeszcze konkurs redakcji był drugi zespół lotników w Polsce. Na skalę regionu było to 4 miejsce w kategorii C. 4 miejsce w supermistrzostwie regionu 5, czy wicemistrzostwo regionu w GMP. Także było tych wyników dużo i fajnych wyników. No też warto wspomnieć, bo takim też mówię, że w ciągu tych 10 lat przeszło 100 razy zdobyliście mistrzostwo oddziału. Tak, no od 2011 roku, co gdzieś tam kiedyś sobie policzyłem, to doliczając mistrzostwa i wicemistrzostwa z tego roku, no to 2011 jest to 102 razy mistrz i wicemistrz oddziału kategorii, nie licząc żadnych lotników, bo tych by było dużo więcej jeszcze. Także widzicie, tutaj jest normalna hodowla, ale to też twoja praca i te twoje gołębie. Ty masz swoje jakby linie gołębi, tak, na których oparłeś ten gołębnik, dokładasz jakieś troszeczkę innych gołębi, testujesz, jeżeli jest ok, to jest ok, jeżeli nie, to coś tam wycofujemy, tak? Ale dokładnie masz tą swoją bazę i te gołębie ci robią całą robotę, tak? Dokładnie tak. No, największe sukcesy zaczęło się w 2011 roku i to był pierwszy rok od nawiązania i właściwie przejścia na gołębie od Piotra Knapa z okolic Aachen. W tej chwili praktycznie cała hodowla jest oparta na jego gołębiach. Te gołębie mi się sprawdziły rewelacyjnie. Od kiedy są, no to wyniki poszły do góry, ale no też poszła też gdzieś tam wiedza do góry. Wiadomo, człowiek z każdym rokiem się uczy i chce się uczyć, żeby coś udoskonalać, poprawiać. Udało nam się wypracować na gołębniku 3 takie rodziny gołębi, na których ta hodowla jest praktycznie oparta. Wróćmy jeszcze może do samego też systemu tutaj prowadzenia tej gołębi. Może coś o karmieniu byśmy powiedzieli. Czy karmienie przy metodzie suchego wdowieństwa jest troszeczkę inne niż przy tej normalnej metodzie, tak? Czy na początku sezonu, jak to wygląda, jeżeli one siedzą na jajkach, wiadomo, przygotowujemy tutaj do sezonu, ile tych wywózek też jeszcze robisz, jakbyś powiedział przed tym sezonem, jak to wygląda tak dokładnie? Wywózek przed sezonem, no to wiadomo, jeśli jest czas i zdrowie pozwala, no to jest około 10. I to nie są jakieś tam... I samce, samice osobno wypuszczasz, jak to wygląda? Zawsze wylatują u mnie samice pierwsze i dopiero po paru minutach wylatują samce. Że jeśli mają się z wywózki spotkać, no to już ich uczę tego wdowieństwa, że przychodzi samica i przychodzi samiec, który wie, że ta samica jest. Tak je się staram uczyć. Jak rozdzielę, to też wtedy właśnie robię nawet parę wywózek, jedna za drugą, żeby te roczne gołębie załapały, o co w tym wdowieństwie chodzi. Czyli jedna za drugą, w jednym dniu dwie wywózki robisz? W sensie, że 3-4 dni pod rząd nawet. Aha, tak. W ten sposób. No. Co do karmienia i Na ile one się widzą po przylocie?
Jeśli są już rozdzielone przy takiej krótkiej wywózce, no to ja wracam do domu i daję mi z 50 minut i rozdzielę. I zabierasz szybciutko. I rozdzielę. Ale cele wtedy masz pootwierane, one się w miska bawią? Mają całą emitację jakby lotu. Cela aha, otwarta, miska jasne, odwrócona, żeby one wiedziały, że no, tak, no, no, tak jest po przelocie, nie? A między lotami jak robisz? Między lotami też nie wywozisz, zawsze czy... wywożę, ale też wywożę. Jeśli je wywożę, to zazwyczaj wieczorem, to są treningi tak do 30 km i to jest mhm, raz w tygodniu, rzadko się zdarzy, żeby było to dwa razy w tygodniu. A kiedy to wywozisz? To jest jakieś specjalne loty są? Czy... Kiedy je wywożę? Wywożę je w czwartek po południu i zazwyczaj, no, mówię, do 400 km. Do 400 km. Do 400. A później od połowy sezonu już nie wywozisz? Nie wywożę, bo te gęby już wiedzą, o co chodzi, trenują dobrze koło domu, więc dla mnie no, te no, wywózki na siłę są zbędne. Nie? Dobra, żeby gęby dobrze trenowały koło domu, to też musi być chyba dobrze, muszą być dobre karmienie. Jak karmisz te gęby? Czy jest jakaś różnica między karmieniem samców od samic? Czy to wszystko jest jakby... Wszystkie gołębie u mnie, samce i samice, dostają te same mieszanki. Karmię gotowymi mhm, mieszankami firmy Wesselaga i Bayers. Dostają dokładnie takie same mieszanki. Nie dosypuję dietetycznych jakichś rzeczy typu ryżpady. Są to gotowe. U mnie dieta to jest Jerry i te gołębie mocno jedzą, nie są łyżeczkowane, nie jest im to ograniczane, ale po karmieniu, w sensie 10 minut gołębie odchodzą od karmnika, reszta jest zabierana i to trafia do rozpłodu. No bo też to warto podkreślić, że dla ciebie ważne są loty te 500-700, tak? No tak, bo wtedy gołębie mają największą szansę się wykazać. No i żeby one dobrze leciały, to od samego początku musisz je dobrze karmić, żeby... No tak, bo jeśli zasuszymy te gołębie z początku sezonu, no to później tą masę im bardzo ciężko jest zbudować później, bo tego już się nie da odzyskać, to co one już straciły na początku. Ale też przy takim karmieniu nie odczuwam, żeby te gołębie leciały gorzej na tych lotach krótkich, bo też sobie no bardzo dobrze... cały rok po prostu są tak samo karmione, tak ten sam system jest... Dokładnie. To one nie muszą się tak jakby przy łyżeczkowaniu się obżerać, tak? Tak, bo one, tak, on jak łyżeczkowany go, no to on jeśli dostanie więcej, to on wtedy wszystko je, zje, tak, a taki, który no ma cały czas, on wie, że on wieczorem dostanie, to on zje to, co potrzebuje i zostawia, nie? Mhm, jasne. Jeśli chodzi o suplementację, coś jakieś nowości, bo też byliśmy dwa lata temu, też tam rozmawialiśmy na ten temat, jakieś nowości, coś takie, jakieś... Szczerze mówiąc, do tamtej pory niewiele się zmieniło. To, co suplementowałem, to są produkty z firmy Beefs, Rimfield, jakieś tam pojedyncze z Talisana. Nie ma tam jakichś cudownych środków, nie ma, goł musi być zdrowy, jeśli jest zdrowy, dobrze trenuje, dobrze zje, on będzie leciał, to nie ma siły. A jeszcze mi powiedz tak, jeśli chodzi o karmienie tej gołębi, czy jest jakaś różnica między lotami na przykład 300 a 700, jeśli chodzi o przygotowanie, nie? Czy jest różnica? Różnica wchodzi, jeśli chodzi o karmienia, to u mnie jest taka, że we wtorek rano już dostają grubszą karmę, a od wtorku wieczorem już dostają więcej takich oleistych rzeczy. A jeśli to są loty do 400 km, no ten czwartek, gdzie ja zazwyczaj mocno karmię te gołębie, no to wtedy mieszam, jeśli jest lot lekki, się zapowiada, to dosypuję do tej lotowej karmy, gdzie u mnie to jest Super Power, Super Star, czy lotowa dla wdowców z Bayersa, dosypuję Jerry, mniejszą lub większą ilość, tym reguluję po prostu karmę u gołębi. Tu u Piotra są jakby dwa gołębniki, jeden jest taki gołębnik nad pomieszczeniami gospodarczymi, czyli wyżej, a drugi jest taki gołębnik ogrodowy, tak zwany, my jesteśmy w tym pierwszym gołębniku. Piotr mi tutaj poza kadrem mówił, że w tym roku ten gołębnik był lepszy, tak? Tu są te lepsze gołębie, jakby powiedzmy te, które robiły ci lepszy wynik, ale to jest akurat w tym roku. W innych latach też było różnie, tak? Powiem tak, gołębniki ogólnie różnią się, ten jest ogrodowy, to jest taki drewniany gołębnik, tamten jest murowany. I od paru lat, gdzie od 2018 roku mam obraz jakby tych latania z tych gołębników, no to zawsze w tym gołębniku ten początek sezonu jest lepszy, później się wyrównywało, a na koniec sezonu leciało lepiej z tamtego. W tym roku lepsze wyniki uzyskały gołębie z tego gołębnika. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że po prostu może i rok był zimniejszy i te pogody były takie, jakie były. Także... Mówię, no niby nie ma różnicy w później, ale na początku sezonu ten ogrodowy gębnik się, jak ja to mówię, lepiej sprawdza. Tutaj teraz mamy przed sobą właśnie tak do zaprezentowania te lotniki, które były na tym gębniku, tak? Możemy rozpocząć od tego pierwszego gołębia. W ręce mam samczyka o numerze 5463, on jest z 18 roku.
Gołąbek ten wylatał w tym roku tytuł drugiego lotnika oddziału jako dorosły samiec. Zdobył także tytuł piątego lotnika okręgu w kategorii A z czterech lotów. Miał koeficjent koło 20. Myślę, że dosyć nawet ma fajny wynik też do kategorii H na wystawę, bo tam jest w granicach tam 45 ten koeficjent i Gołąbek sobie radził bardzo dobrze i z lotów 300 km, gdzie tam był drugi na oddział, 11, 13 na oddział, z 500 był siódmy na oddział, czy z maratonu tam koło 30, także mówię, że poradził sobie. Zresztą mówię, to jest z podstawowej tej linii moich gołąbków i no, w większości gołębi jest ta sama krew, także. No to widzimy, to mocne, takie mocne, silne te gołębie są. A one też fajnie właśnie te 500, 700, ale i 300, jak ty mówisz, nie? Takie uniwersalne, to masz takie uniwersalne gołębie, które lecą od początku do końca. Tak, ja... I ty preferujesz taki typ gołębia? Preferuję typ gołębia, który sobie poradzi na 100 i na 700 km. Zresztą selekcjonuję pod tym względem, żeby one leciały wszystko. Może gdzieś tam kiedyś spróbuję się nastawić typowo na jakąś kategorię. Na chwilę obecną preferuję gołębie, które latają wszystko, zresztą może to świadczyć też te zespoły lotników, które nawet w okręgu mamy, gdzie od 2015 roku tylko raz byliśmy chyba, czy tam raz bodajże poza trójką w tym roku znowu mamy drugi zespół. Przypomnijmy, że okręg Wrocław to jest bardzo mocny okręg, tu jest wiele, wiele gwiazd właśnie tutaj naszego sportu, które rywalizują, a wy cały czas czołówka, tak? Dokładnie, także jakoś się udaje trzymać w tej czołówce. Gołąbek już spierzony praktycznie, także. Już gotowy na wystawę. Dokładnie. Już niedługo macie wystawę, także. A przeszliśmy teraz z gołębnika, gdzie przebywają gołębie, gdzie samczyki przebywają w sezonie, do gołębnika, gdzie przebywają samiczki. Oczywiście tych samiczek tutaj nie ma, ale Piotr nam przygotował właśnie tutaj swoją modliczkę też taką, żeby zaprezentować. Tak, wziąłem samiczkę o numerze 5488. Gołąbek ten był w tym roku trzecią lotniczką dorosłą samicą oddziału. Ta samiczka zresztą dwa lata temu też była drugą roczną oddziału. Jest w sumie ona i jej siostra, to siostra pod względem jakby wcześniejszego, trzyletnie gołębie są u mnie w trójce najlepszych samic na gołębniku, także ta miała 11 konkursów, siostra miała 10 konkursów, są w kategorii A i B i tam siostra jest w C, u mnie w zestawieniach, gdzie wyniki są. Także nie dość, że robią dużo konkursów, to jeszcze te szybkie konkursy. Też szybkie konkursy, mówię, obie się znalazły w zestawieniu w kategorii B, gdzie zajęliśmy bodajże 15 miejsce w regionie 5 w Opole. W tym roku, także gołąbki bardzo dużo pomagają. Są spokrewnione z tym samczykiem, którego tam prezentowałem, także... Wszystko w rodzinie. Wszystko w rodzinie, dokładnie. Bo tutaj w sezonie lotowym te samice przebywają cały czas, tak? Nie masz problemu tutaj z parowaniem tych gołębi? Nie, jeśli nawet któreś... Mam dwa gołębniki samic, jeden jest właśnie w tym murowanym, drugi jest tutaj, jeśli któraś gdzieś tam zaczyna coś kombinować, to po prostu przenoszę ją na murowane, a z murowanej go tutaj, żeby nie kombinowała. A jak z obrotami robisz w tygodniu? Sam jest jak na jakiejś obiegówce, czy w samce wypuszczasz samice i na razie zawsze latają samice? Samce i samice latają tyle samo, bo najpierw są wypuszczane samice, wchodzą do gołębnika samców, samce są w tym czasie przegonione do tego gołębnika, wylatują stąd, to jest taka obiegówka. Co przez cały sezon tak robisz? Cały sezon. I one jak samice przychodzą z obrotu, to mogą sobie wchodzić do cel samców, tam wchodzą sobie tak, na te cele? Tak, wchodzą do cel, ale no wiadomo, te cele są na pół zamknięte, miski odwrócone, no chwilę sobie tam poskaczą po tych półkach. I ty wypuszczasz wtedy samce wylatują i je od razu przeganiasz, tak? Czy dokładnie. Się tam? Nie, przegania i karmione są u siebie w gębniku. One nie jedzą, bo niektórzy karmią u samców, a... Woliery masz, one też na wolierę sobie wychodzą. Mogą wyjść na wolierę, jeśli jest ciepło, ten, no to je otwieram wolierę i wtedy mają otwarty gołębnik. Mogą siedzieć na wolierze, mogą siedzieć tutaj, nie zamykają. Nie wyrzucasz jej po prostu na wolierę, tylko mają jakby swobodę. Swobodę, gdzie sobie chcą, gdzie ten, niech sobie odpoczywają i ten samce siedzą zawsze zamknięte za... Także się nie widzą, nie? Słyszą się, bo tutaj jest... To jest tylko cieniutka ścianka, więc się muszą słyszeć. Tak samo nie przeszkadza. A jak jest tutaj, jeśli chodzi o różnicę, czy lepiej samce, ci lecą, czy samice, jest jakaś różnica, czy nie ma? Od
10 lat zawsze samice robią robotę. Samce w tym roku, że zaczęły dorównywać tym samicom, nie wiem czym, znaczy no może też, że przykładowo na tym murowanym gołębniku zrobiliśmy takie okna, żeby one nie widziały innych gołębi z zewnątrz. Gdzieś takie spokojniejsze i zaczęły też pokazywać swoją klasę samce. Przejdziemy na ten gołębnik, też pokażemy tam ten gołębnik, jak on wygląda, jakie są różnice między jednym a drugim gołębnikiem, tak? I hodowcy sobie też to porównają, nie? Ale mówię, całą robotę jednak robią samice, bo na 20 najlepszych gołębi, można powiedzieć, na gołębniku 17 to są samice. A, to jest różnica. Dokładnie. A nie myślicie, żeby tylko samicami notować? Zastanawiałem się nie kiedyś roboty. Nad tym, ale z drugiej strony szkoda mi, żeby te samce siedziały w domu. Bezczynnie, nie? Okej, dobra, pójdziemy tam, jeszcze tam pokażemy właśnie wam ten gołębnik. Zanim jeszcze przejdziemy na ten gołębnik na górę, to Piotr jeszcze nam tutaj siostry właśnie nakrepiany przyniósł. Tak, pokażemy jeszcze siostrę. Ona w tym roku, mówię, 10 konkursów, dużo czołowych konkursów. Wiele radości przyniosły nam te właśnie gołębie, to są siostry nasze. Nawet nie wiem, po 8 lotnikach to były dwie najlepsze samice, bo po 8 lotach, dwie najlepsze bodajże samice w oddziale. I one są takie bardzo, bardzo przyjazne. Zaprzyjaźnione, dokładnie. No co małe, chodź. Teraz mówię, kontakt też z gołębim jest ważny, nie mogą się gołębi jakby hodowcy bać, także i to nie chodzi o czas spędzony. Mi się wydaje, że to też zależy od gołębi. Bo ty też masz pracę zawodową, też nie masz czasu na gołębi. Tak, ja pracuję też na 3 zmiany, mój tato też jest kierowcą zawodowym, więc pracuję od godziny 6 do 16, 17 w tym roku. Dużo nam pomogła też gdzieś tam w tych oblotach, szczególnie gołębi młodych, moja mama, gdzie się zajęła tymi młodymi, bo ja nie byłem w stanie nawet oblotów robić, bo nie było po prostu kiedy. Ale wyszło jej to całkiem dobrze, wicemistrzostwo oddziału na te loty gołębi młodych tam. Gdzieś to mama zdobyła. Można powiedzieć, że tak, dokładnie, że to ona wypracowała z tymi gołębiami, bo o dziwo nie były wożone, bo nie było kiedy, ale miały tyle zaparcia w tym roku sobie, że rano i wieczorem potrafiły na godzinę czasu odchodzić od domu, czyli podejrzewam, że zdrowie zrobiło robotę. Mm-hmm. I leciały bardzo dobrze, mówię, wicemistrzostwo w oddziale i tam lotniki pierwszy, trzeci, czwarty, szósty, także wystarczające. Gdzie mówię, loty młodych traktujemy jako naukę, a nie żeby zdobywać góry. Także. Okay. Dobra, idziemy tam teraz na górę. Tu już też widzimy, że już są gołębie poprzerzucane tego roku, tak? W tej chwili jest nawet więcej samczyków jak cel, żeby walczyły o zajęcie miejsca. Że gołębie, które nie będą chciały zająć tych kółek, no to nie będą miały tych kółek i nie wiadomo, czy złapią miejsce, żeby zostać na przyszły sezon. W drużynie będą. Dokładnie. Jeszcze tak a propos gołębników, postawienie tego gołębnika ogrodowego to nie było zamiarem lotowania gołębi starych. Pierwszy zamysł to był taki, żeby lotować tam młodymi, ale wyszło jak wyszło i są tam też stare, bo zanim nawet tamten gołębnik powstał, no to 8 i 10 miejsce w Polsce w kategorii GMP udało się zdobyć z tego gołębnika, więc nie było jakiegoś ciśnienia, żeby coś nowego stawiać i coś szukać, nie? No ale powstał, gołębie latają stamtąd, także jest i tamten, a młode latają tam, gdzie latały przedtem i też jest dobrze. Młode latają tam na dole. Dokładnie. Tu masz dwa boksy. Tak, dwa boksy, po środku są wdowy. Także też inaczej zrobiono, że wdowy są po środku. Wdowy są po środku, także kolejny motyw, że gołębie się nie powinny słyszeć, też gdzieś tam odpada, nie? Ta teoria właśnie, że tak. Gołębie są, samice są w środku, między samcami, wylatują tędy, wchodzą przez gołębniki swoje tam do samców i są przeganiane z powrotem na siodełko. On tu jest, troszkę jest inaczej, tu jest tak zrobione. Ten sezon to ogólnie mieliście chyba udany. Nie było dużo stali, jeśli chodzi o gołębie dorosłe, czy gołębie młode, jeśli chodzi nie o lotowanie. Nie było. Na mojej hodowli nie było jakichś tam. Były oczywiście, trafiły się loty ciężkie jak na stare.
Trafił się ostatni lot cięższy jak na młode, ale to przez, mówię cięższe, bo głębie długo leciały, ale później się jednak mimo wszystko zeszły. Nie było. Nie było. Najgorzej na stare wypadł ostatni lot okręgowy, gdzie ten konkurs nie tyle, że trwał dwa dni, ale długo, szybkich gołębi brakowało i ja to mówię, szczęście u mnie na gołębiku jest takie, że one się zeszły trzeciego dnia, te najszybsze moje gołębie. Że wróciły, doszły. Że doszły, wymęczone, bo wymęczone, ale doszły do domu, czyli walczyły i są. To teraz ile będziesz miał do lotu gołębi na przyszły sezon, jak to tam wygląda? No, mimo za dużo, ja wiem, że za dużo, bo wszyscy tak mówią, że za dużo, tak? Za dużo, nie, bo zostało po lotach dużo ponad setkę starych, w sensie rocznych i tych starszych, i z 90 tam można powiedzieć dwóch młodych, które zaczęły sezon lotowy na młode, zostało ich 86. No i teraz mówię, chciałem zejść do 110 na lotowym, raczej się to nie uda, na chwilę obecną jest 150 i to jest za dużo i trzeba będzie w przyszłości schodzić, bo jednak jak nie ma się tyle czasu, ile się powinno poświęcić, to też jest ciężej, a te wyniki troszkę wyżej, nie? Ale można pracując zawodowo, można fajny wynik w okręgu czy w mistrzostwach polskich. Wystarczy wylatać, chcieć, tak? Wystarczy chcieć pracować. I na pewno nic za darmo nie przyjdzie, ale jeśli ktoś pracuje, to i praca ta zawodowa, ja mówię, ja też trzy zmiany pracuję i z nocki przychodząc nie idę się położyć, spać, tylko idę najpierw do gołębi, zrobić to, co się powinno koło nich zrobić, obloty, nie obloty, pokarmić, popoić i dopiero wtedy się mogę z czystym sumieniem położyć, a nie to, że idę najpierw się wyspać. W oddziale też troszeczkę tam pracujesz, tak? Tak, pracuję, jestem od 5 lat, od więcej, od 8 lat już nawet, wiceprezesem do spraw lotowych oddziału. Wcześniej byłem sekretarzem, w międzyczasie jeszcze pełnię funkcję rachmistrza. Także mam co robić, zdecydowanie. Także, a nie przeszkadza osiągać takie wyniki, także no przede wszystkim praca i gołębie, tak? To też zawsze w każdym filmie to podkreślamy, że dużo pracy. No nie można mieć pretensji też do całego świata, że jeszcze nie ma wyników, jeżeli od siebie się nic nie daje. Trzeba na maksa iść i też i dużo wymagać od gołębi, tak? Robić mocną selekcję, bo ty na pewno robisz mocną selekcję, prawda? No mocną selekcję, ale no tak jak mówisz, no nie ma co wymagać od całego świata i mieć pretensje, że mi gołębie nie lecą. Najpierw trzeba znaleźć powody u siebie, bo to zazwyczaj w 90% w przypadkach problem z tym, że gołębie nie lecą, to jest problem hodowcy. Zdecydowanie. A nie kierunek lotów, a nie to, że misz jest chemikiem, bo ja słyszałem, to chemik, tak? To są tak, to wiadomo, zawiści jest teraz w tym naszym sporcie. No, z kim bym nie rozmawiał, w każdym oddziale, to ci mistrzowie mają taki problem właśnie, że no, że nie są lubiani, tak? Że albo jest chemikiem, albo coś. Sam na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że 15 lat temu, jak próbowałem pierwszy raz, swojego tatę namówiłem na wdowieństwo i pierwszy raz próbowałem tym wdowieństwem latać jako wtedy 15-letni chłopak i nie wychodziło mi nic kompletnie, 6 lotów i nie było co wsadzić. Chciałem te gołębie, mówię, zlikwidować, trzeba kupić inne gołębie. Spotkałem w tym czasie no, na swojej drodze Roberta Sołtysa z Jeleniej Góry i Wojtka Masztalerza, którzy mi pomogli, nauczyli latać w tym wdowieństwem i te same gołębie, które jednego roku nie mogły skończyć lotów, w następnym roku były w dziesiątce w oddziale, praktycznie we wszystkich kategoriach. I wtedy też zrozumiałem, że to nie kierunek lotu, nie żadne przeciąganie, nie, po prostu praca. Praca i umiejętne chodzenie przy tych gołębiach. No położenie gołębnika ma znaczenie, ale przy ciężkiej pracy, tak jak u ciebie, ty masz pierwsze gołębniki, tak? Jeden z pierwszych gołębników w oddziale i mówię, gołębie sobie potrafią, bo wiadomo te... Ze 100 km i z 500 i 700. Tak, no wiadomo, te pierwsze gołębie, moim zdaniem one idą w małych grupach, one nie są przeciągane, one pracują na siebie i to zawsze powtarzam, że chcę, żeby to moje prowadziły reszta, a nie reszta moje. Nie? Tak. Słyszę tę teorię właśnie, że nie puścimy z tym oddziałem, bo tamte przyciągną nasze, tak? Nie. Jeśli gołąb jest w formie, no to nie ma przyciągania, to on idzie swoim tempem, on... Idzie po prostu po dobry wynik, a nie żeby go przyciągało coś, wymuszało czy coś. Także troszeczkę jeśli chodzi o tym suchym wdowieństwie chyba powiedzieliśmy. Wiadomo, że tu można by było dużo rozmawiać, ale... Wdowieństwo temat rzeka, nie? Temat rzeka, tak. Te motywacje dodatkowe. Ty jakoś motywujesz dodatkowo na przykład samce? Tak mówię, ja w sezonie... Żeby nie było tej monotonii, no to też gdzieś tam po połowie sezonu albo wywiozę, albo jakąś tam słomę do misek wrzucę,
albo wtedy pokażę. No, staram się coś zmieniać, czy tam czasem przed takim dłuższym lotem we wtorek na noc je w ogóle puszczę, dopiero rano je rozdzielam, mhm. żeby one gdzieś się tam znowu chociaż chwilę sobą pocieszyły i gdzieś to swoje później plusy ma. Dobra, okej, okay, to co? To tyle, jeśli chodzi o ten krótki reportaż. Oczywiście też zawsze, gdzie jedziemy do hodowców, to też jakieś tam gąbki zawsze wystawimy na naszej aukcji, także zapraszam też na aukcję na nasz portal supergolak.pl, gdzie już niedługo będzie właśnie aukcja gołębi tutaj Piotra. Będziecie mogli zakupić te gołębie z tych trzech podstawowych jego linii, z tych gołębi, które robią całą robotę. Ty nie masz innych po prostu gołębi? Nie mam, ja mam, mówię, te trzy linie gołębi i to każdy gdzieś tam ma te same w sobie gołębie. I na tej aukcji też się pojawią gołębie nie tylko że z tych rodzin, ale też bezpośrednio z tych najlepszych gołębi. Pozdrawiamy, dobry lot. Dobry lot.